ukłonem często zdarzają się sytuacje, w których trzeba wykazać się umiejętnością improwizacji. Prosimy o wytypowanie 3 osób z każdej klasy, które zmierzą się z testem niespodzianką. Publiczność po usłyszeniu wszystkich tekstów zdecyduje przy użyciu braw, kto został zwycięzcą. Przegrany, w zasadzie pozostała piątka przegranych, będzie musiała spożyć łyżkę majonezu. Zacznie Czubaka. Jesteś brana pod uwagę, nie zmarnuj tego. Może przejdziesz na moją ciemną stronę mocy? Zgubiłam numer telefonu, dasz mi swój. Bez maski, albo z podciągniętą do góry. Zapraszamy mimo wszystko. Zapraszamy do przodu. Do przodu bardziej, do przodu. Czas na wybór najgorszego tekstu. Proszę o brawa publiczności dla kandydata numer 1, czyli Czubaka. Dla kandydata numer 2. Kandydat numer 3. Kandydat numer 4. Numer 5. Oraz numer 6.
pozostałych zapraszam do skosztowania łyżki majonezu. Sponsorem jest winiary. Dziękujemy i klasę pierwszą B zapraszamy za kulisy, żeby przygotowała się do następnego występu. Tymczasem chcemy Państwu przedstawić zwycięzców konkursu na najlepszy kostium. Z klasy pierwszej A zapraszamy na scenę siostrę Agatę Cór! Pierwszej B głosowanie wygrywa pani Iwona Rypińska. Nagrodzimy też dwie osoby z publiczności, które wzięły udział w naszym głosowaniu. W pierwszej A, liczącej 19 osób, wybraliśmy 19 osobę, która zagłosowała i analogicznie 22 w klasie w pierwszej B, ponieważ właśnie tylu uczniów liczy owa klasa. Osoby, które głosowały, prosimy o włączenie dzwonków w swoich telefonach. Już za chwilę poznamy zwycięzców. Prosimy o ciszę. Dzwonią na inny numer. Czy technicznie dzwonią już? Halo, halo, technicznie dzwonicie? Ja zostawiam swój w pokoju na przecież. Głosowałam. Ja bym strasznie wolał. Idzie do drugiego. Chcielibyśmy jeszcze zaprosić do wspólnego zdjęcia. Oczywiście z naszymi wygranymi konkursu. No oczywiście tutaj, prawda, przebranych i naszych zwycięzców konkursu. Jako jedyni będą mieli tak prestiżowe zdjęcie. Dziękujemy naszym zwycięzcom i tymczasem zapraszamy na występ klasy pierwszej B pod tytułem Ciasteczkowe potworki.
mocy. Scenariusz przygotowały Lena Kawiorska i Michalina Struniawska. Przedstawienie w reżyserii Julii Jabłońskiej.